Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki szybki filmik. Mam nadzieję, że nie będzie trwał dłużej niż 5 minut. Będzie on na temat pozycjonowania układów na płytce, które chcemy wyciągnąć. I pokażę Wam mój sposób, który sobie teraz wymyśliłem. Bo jak wiecie, lubię kombinować różne rzeczy, sobie tam w głowie przetwarzam na temat tego, co jak robić. I dzisiaj Wam pokażę na przykładzie aplikacji. Ona się nazywa SAE. I to jest taka aplikacja, która ma tryb pomiaru różnych rzeczy. I pokażę Wam, jak można w łatwy sposób zapamiętać sobie układ naszego tutaj Atmela. Tutaj widzicie, że ma kółeczko, jest w tą stronę wlutowane. I to wszystko jest po prostu robione w OBS-ie, że mam dodane do sceny aplikację, tą właśnie SAE. Sobie wykadrowałem obraz, że tylko jest obraz z tego, co przechwytuje kamerka. Nie ma tego menu, co tam są te różne przybory do mierzenia. Ale wy zobaczycie, w jaki sposób będzie to wyglądało. Więc tak, załóżmy, że płytkę mamy przymocowaną w jednym miejscu, pracujemy sobie nad jakimś układem. Załóżmy, że to będzie ten Atmel. Tak, płytka jest przymocowana w jednym miejscu, mamy ten układ, chcemy go wywrotować. OK. Ja sobie tutaj w tym programie SAE zaznaczam taki kwadrat, rectangle, czy jakoś tak po angielsku to się mówi. Rectangle. Mniejsza z tym, wiadomo co chodzi. I teraz patrzcie, co się będzie działo na ekranie. Ja sobie biorę jeden róg, drugi róg. Załóżmy, że to jest mniej więcej ułożenie tego układu. Ok, mam go zaznaczonego. Pamiętajcie, płytkę mamy umocowaną cały czas w jednym miejscu. Teraz jeszcze dodatkowo mogę sobie zaznaczyć, w którym miejscu było kółeczko. Biorę więc następny przyrząd, który nazywa się tutaj Two Points Sights, czyli dwa punkty koła. To służy mniej więcej do tego. I jak widzicie, mam teraz zaznaczone wszystko dokładnie, jak ten układ jest ułożony, jak on siedzi, plus jeszcze tą kropkę. Wręcz teraz nie mogę się pomylić, tak? Jakbym go wlutował. No i co? No i załóżmy, że go wyciągamy, tak? Wyciągnęliśmy go, mamy tutaj puste pole. Tutaj sobie wszystko czyścimy. Nanosimy nową cynę. No i wkładamy ten układ. I dzięki temu możemy idealnie dopasować, jak on leżał. I to taki jest ode mnie krótki protip. Jeżeli ktoś by chciał się wypowiedzieć na ten temat, czy to jest dobry sposób, czy do dupy, piszcie w komentarzach. Może macie jakieś swoje lepsze sposoby. Nie wiem, mi się ten wydaje po prostu no idealny. No bo nie mogę się pomylić, skoro mam linię, tak jak był oryginalnie lutowany ten układ. Tak więc drugiego, jak położymy idealnie przy tych liniach, powinien też osiąść idealnie, wręcz perfekcyjnie, tak? Nie powinno się nic stać. Także chyba to by było na tyle. Taki mój mały protip, którego jeszcze powiem wam szczerze, nie testowałem, bo go dokładnie parę dni temu sobie wymyśliłem, oglądając jakiś filmik na YouTubie. Ktoś coś tam pozycjonował, miał problemy i sobie tak myślałem, kurczę, jakby tutaj sobie wspomóc takie pozycjonowanie. No i wpadłem na ten pomysł, że wykorzystałem właśnie program, który ma opcje do takich rzeczy jak robienia kwadratów, kółek. Można tutaj nawet jeszcze jakiś kąt mierzyć. Jest sporo, sporo rzeczy, tylko szkoda, że nie ma jednego, nie ma opcji pisania tekstu.
To by było fajne. Tutaj nie widzę takiej opcji. To by się przydało. Zresztą nawet powiem wam, mogę zmierzyć ten układ, bo chyba ostatnio kalibrowałem sobie do tego powiększenia i do tej wysokości. Ile on ma dokładnie szerokości. Ale chyba nie, chyba teraz jest inna kalibracja, bo nie, niemożliwe, żeby miał 7 mm. Dobra, nieważne. Także tak to wygląda. Ja już kończę, bo miałem, mówiłem, że 5 minut, a już nagrywam. No, 5:40, także jak coś, piszcie w komentarzach, co sądzicie o takim patencie. Ja już kończę filmik, pozdrawiam, trzymajcie się.